driftować, nie? Mamy też tu jakąś fabułkę do zrobienia. Zobaczę, czy tym samochodem już się da jako tako driftować. Tutaj jakaś nowa pozycja, zbiornik? A, bo chyba mogę większy zbiornik sobie kupić, ale nie mam hajsu. Kurde, 1 razy 4,5 kg. Uhuhu. No. 4 razy 1,5 kg. 5 razy 1,5 kg i 7 litrów. A to co? Brak nitro. Aha, nie, brak nitro, możemy sobie zainstalować. Dobra. 1 razy 7. O kurde. To musi nieźle dawać w czajnik, nie? Dobra, jedziemy sobie driftować chyba. Najwyższy czas. Jedziemy sobie na dzień, bo trzeba pozarabiać trochę kasy, czy nie? Dobra. Znikasz od razu. Jak masz ucieczkę i się ładuje, to jak tego użyjesz, ale tego się nie używa, to jest pasywna rzecz. Dobra. Osiągnięto poziom 25, moi drodzy. Czyli co z tego tytułu? Czyli nic. A, jeszcze jedną rzecz, byśmy musieli sobie z garażu wziąć te rzeczy, nie? Czekaj. Weźmiemy sobie BMW. O właśnie, zapomniałem o tym, żeby to BMW sprzedać. No właśnie, zmieniłem sobie na Focusa, a BMW wziąłem i nie sprzedałem. Posadź tyłek, zrelaksuj się. Dobra. Nie tak. To się wchodzi do garażu. I tu mamy BMW-kę. I tu mamy menu. Nie, to nie to. Mapa, podgląd auta. Nie, gdzie to jest? Wybierz. O, właśnie, tutaj. Trzeba się trochę naszukać, żeby to sprzedać, ale zaraz i tak będziemy mieli nowe hajsy, nie? O, właśnie, to teraz możemy sobie kupić ulepszenia do Focusa. Kupmy sobie coś. Na przykład co? Na przykład nitro możemy kupić. Możemy kupić sobie wał. Uuuuj, to będzie cisnąć. Ej, a może zamiast kupować te części ulepszające? W sumie one i tak zostaną, więc możemy je kupić, nie? Właśnie, bo myślałem o tym, żeby silnik od razu wymienić za ten hajs, ale zaraz sobie i tak zarobimy chyba na driftach, więc odrobinę więcej mocy się chyba przyda, nie? Więcej mocy ładujemy tu i przy okazji będziecie mieli możliwość zobaczyć, jak wygląda drift samochodem z napędem na 4 koła w tym Need for Speedzie. Jeszcze tego nie testowałem, więc może być ciekawe. Dobra, pyk. No i tu już nie możemy tego użyć, znaczy włożyć. Dobra. Tu oponki mamy jeszcze lepsze. O. Można by było dać na drift. Albo pokazowe może. Czy nie mogę wstawiać na YouTube'a z odcinków z muzyki? Nie mogę wstawiać właśnie. Dlatego nie wstawiam, mam swoją po prostu muzykę i tyle. O, możemy kupić układ różnicowy. Chyba, tak, mogę kupić lepszy. Rajdowy i na tor, to nie. Różnicowy, pokazowy. Dawaj pokazowy. Pyk. Będziemy driftować, kurde, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może akurat będzie fajnie, no. Ciężko powiedzieć. Dobra. To zrobiliśmy, sprzedaliśmy BMW-kę, ulepszyliśmy jeszcze bardziej Focusa. Zobaczymy, jak to będzie teraz latać. No, mam nadzieję, że jakieś tam punkty ponabijam tym małym wariatem. Przydałoby się jeszcze malowanie Ken Blocka i fantastycznie, nie? Dobra. Uuu, jaka pierdziawka. Właśnie ja tutaj te felgi poinstalowałem ostatnio. No, w sumie fajnie się przesiąść na inne autko teraz. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy próbę czasową. Mam trochę za słaby samochód, żeby to polecieć. Ale mamy tutaj też strefy driftowe. W każdym razie, ja bym sobie poleciał na drifty tutaj. Tu mieliśmy jakieś drifty do robienia. I w ogóle driftów mam bardzo dużo do robienia. Tylko mogę mieć za słaby samochód. No, tu mi pokazuje, że mam dużo za słaby samochód. O, ale tutaj mogę sobie polecieć. Dobra, idziemy tutaj.
Więc tak, jedziemy sobie... Tutaj chyba jest, to na górze, próba driftu. I cyk. Dobra, odpalamy. I poszli. Ciekawe jak mi pójdzie ten... Nawet nie próbowałem, nie testowałem jakby od razu na głębokie wody i lecimy, nie? Dobra, uwaga. Pierwszy ślizg. Leć, 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 ajajaj! I straciłem nożnik, damn. To nie jest dobrze. Znaczy ja tam trochę zmaściłem, nie? Ej, dawaj, dawaj, dawaj. Ale czuję, że ten będzie fajnie driftował. Okej. Ty, ładnie. Już mam osiągnięty wymagany wynik, a to jest dopiero drugie okrążenie, człowieku. Ej, dobrze jest. Może spróbuję sobie te drifty, gdzie jest bardzo wysoki poziom. Dużo wyższy od mojego tutaj. Ciekawy jestem, jak już założymy sobie ten silnik, no V8 do tego Focusa, która swoją drogą nie wiem, gdzie tu wejdzie. Ciekawe, jak wtedy to będzie cisnąć, nie? Dobra, już właściwie to możemy jechać prosto do mety. Nie przejmować się za bardzo tym driftem. Tam mamy jakieś fabularne jeszcze, fabularną jeszcze jakąś opcję roboty. Patrz. Pięknie. Ej, daj radę. Ten ziomeczek. Naprawdę. Jeszcze nie mamy jakiegoś tam super mocnego tuningu, ale bardzo spoko się tym driftuje. Samochodem z napędem na 4 koła. A jak próbowałem tam driftować z samochodem z napędem na tył, to była lipa. Czy wiem, że mogę sobie zmieniać części nie wychodząc z garażu? Dzięki temu oszczędzasz na silniku i na aucie? Nie wchodząc do garażu. Nie, nie wiedziałem o tym. Gdzie tu się zmienia te części? Wow! Wow! Poszło bardzo fajnie. Patrzcie, z 253 tysiące. To idziemy na te grube drifty. Tutaj poszło bardzo fajnie. Fabuła bez szału w paybacku lepiej wyglądała? Mi się podoba. Mi się podoba fabułka. Podoba mi się tutaj. W paybacku też była spoko, chociaż taka może zbyt duża drama, nie wiem. Jak się zmienia tu części? Garaż. O, faktycznie. Ale nie mogę kupować. Mogę sobie tylko wymieniać między ekwipunkiem, prawda? No, kupić nie mogę. Musiałbym zajechać sobie do sklepu i kupić. No ale dobra. Dobrze wiedzieć. W sumie nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Łe, to my dawaj ty. Te drifty hardkorowe robimy. Tutaj niska nagroda. Jest 13 tysięcy, to nie jest dużo. To wiecie co, to ja sobie, może tutaj, o 24 tysiące, he? Co wy na to? Chociaż jak tutaj mamy blisko ten driftik, to też warto byłoby go porobić, czy nie? Zróbmy sobie tą próbę driftu, zobaczymy. Startujemy. Próbę driftu chyba można tylko i wyłącznie samemu robić, nie można w kooperacji.
Ważne pytanie. Warto kupić tego NSFS-a. No wiesz, ile osób ostatnio mnie się o to pyta? 70 tysięcy, damy radę, no spokojnie. Musimy te wszystkie drifty porobić, bo chyba mam odpowiednie auto do driftu. Co nie wygląda za bardzo, ale dobrze się tym driftuje, to jest najważniejsze, nie? Tutaj w tym NFS-ie zauważyłem, że liczy się bardziej to, jak długo ty się w tym drifcie utrzymujesz, niż jaki chyba kąt osiągasz, tak mi się wydaje. Ale nie mam pewności. O, niedobrze. Niedobrze. Tutaj nie ma za bardzo jak driftować. Trzeba trochę na ręcznym, trochę tak, trochę strak. Ale może wpadnie te 70 tysięcy. Jeszcze jedno okrążenie mamy, tu git. Powinno być dobrze. Uwaga. Och! Tak, damy radę zrobić na 70, spokojnie. Tutaj tak jeszcze trochę mi brakuje mocy w tym fokusie i on tak nie daje rady się rozpędzić tyle, ile bym chciał, no ale... Cyk. Czy będą motovlogi z motocykla, czy już porzuciłeś ten temat? Na razie nie mam motocykla, ale jak najbardziej motocykl będę chciał mieć, kurde, to jest moje marzenie. Myślę, że warto kupić, no ja bym kupił tego NFS-a, bo jest fajny. Dobra. I to mamy zrobione, tutaj malutko kasiorki było, ale zawsze coś, nie? Zrobiliśmy sobie. I tak, drifty idą już całkiem fajnie. Tu mamy znowu jakieś drifty. 18 tysięcy, no dobra, zróbmy sobie. Już te wszystkie rzeczy driftowe trzeba porobić, prawda? Zaczynamy kolejny driftik. Teraz będziemy lecieć w dokach. Mam nadzieję, że będą też takie gładsze zakręty tutaj. Bo na poprzednim drifcie no było trochę ciężko. Dobry ten fokusik jest. 90 tysięcy musimy osiągnąć. Proszę. To chyba kąt też się jednak liczy. Nie mam wrażenia, ale nie jestem pewny. Zaraz jeszcze to badamy lepiej. A, nice. Okej, i... Patrz gościa! Elegancko! Dobry ten zakręt był. Już mam na tyle dobry samochód, że dał radę to polecieć, nie? Ale dalej przypominam wam, samochód z napędem na cztery koła, no. Hello! Raczej nie powinien się tak zachowywać, w ten sposób driftować, ale dobra. Nie, niby ten blok daje sobie tam radę driftować takimi samochodami, ale ma znacznie więcej mocy i one się tak aż nie ślizgają, no nie? Ale to jest, wiecie, NFS. Musimy na ręcznym. 9 tysięcy, ładnie. O kurde, w sumie na ręcznym jak się wchodzi też spoko można nabić tych punktów. Nice.
I już mam wymagany wynik, a to dopiero drugie okrążenie. Dobry ten fokus jest. Chyba do driftów tutaj jest podobnie jak było w Need for Speedzie Paybacku, że samochody z napędem na 4 koła są po prostu lepsze. Co mnie rozwala trochę. No nie wiem, może znajdzie się tu jakiś samochód z napędem na tył, który faktycznie będzie dobry. Coraz bardziej jestem zakupnym hita. No klimacik mi się tutaj bardzo podoba. Ale no, nie róbcie tam od razu jakichś szalonych zakupów. Pamiętajcie, że grę możecie sobie przetestować za chyba ile tam 30 zł. Jak kupicie sobie EA Access, to macie Need for Speeda Paybacka na 10 godzin. 10 godzin to już jest wystarczająco, żeby mniej więcej zobaczyć, o czym jest ta gra, tak? Jak się w niej jeździ, jak się w niej driftuje, co się w niej robi, jak najbardziej. Dobra, hops. Kurde. Zobaczcie, ile punktów walę tym fokusem. Chyba jednak kąt ma tutaj znaczenie. Spróbujmy tu na ręcznym. Oj, to słabo. No, ma tutaj znaczenie. Teraz sobie byle jak wbiłem w ten zakręt i nabiłem więcej punktów na ręcznym, niż jakbym sobie tak gładziutko jechał, tak? No dobra. Huracan chyba będzie serio spoko opcja. Chyba tak, Rado. Faktycznie. Oh my god. Dobra, pięknie. 14,99 jest ten abonament, tak? Spoko. Ten Focus RS jest dobry do driftu nawet w realu. No, spoko. Tego nie wiedziałem. No dobra, to tutaj mamy misję. Zajedźmy do ziomeczka. Mamy mieć auto do driftu. I on tam potrzebuje, żebyśmy mieli samochód trochę lepszy niż ten, co ja mam, ale wydaje mi się, że sprostam wyzwaniu, bo naprawdę dobrze to śmiga. Jakiś taki tuning zrobiłem, totalnie na chybił trafił, ale wygląda na to, że tutaj też samochody z napędem na 4 koła są po prostu lepsze do driftu. Przynajmniej nie testowałem jeszcze samochodu takiego, który jest zrobiony z napędem na tył i który ma faktycznie dobre ulepszenia, nie? No bo driftowałem sobie na razie tym początkowym samochodem, którym było kiepsko. Gdybym miał Focusa nieulepszonego jakoś, to podejrzewam, że też mogłoby być trudno, tak? No ale... nic nie mogą, prawda? Dzień dobry, drift w doka. Mamy tutaj taką misję. Rozpoczynamy. Pojeździ te wyścigi nocne, bo one są super, mają super klimat. Jeżdżę te wyścigi nocne, powbijaliśmy sobie dużo poziomu, więc teraz jeżdżę sobie te drifty, tak? I w dzień. O, tu jest fajny klimacik, nie? Jedziemy sobie podriftować w dokach z ziomeczkiem, patrzcie na to. Od dawna jesteś w tym mieście? Już parę lat, wcześniej mieszkałem w Aspen. Tam też jeździłeś? Można tak powiedzieć, tyle że na snowboardzie, slopestyle. I kolano się nie zbuntowało. Słabo. Hej, może to nie to samo co cięcie skrętów na lodzie, ale całkiem podobne. Zwłaszcza odkąd czuję twoją presję. Zdaje się, że czeka nas rywalizacja. O tak. Dobra, to jest jakiś tutejszy Drift King. Będziemy musieli go rozwalić na drobne kawałeczki. Mamy radę. A gdzie jest racja cip-cip? No właśnie, tutaj jeszcze nie byłem pewny tego Focusa, ale chyba zostawię go na dłużej. Chciałbym do niego jeszcze V8-kę wrąbać. To tutaj. Pojedziemy teraz w lewo. Dobra, lecimy. Jest Bruce Wayne, tak? Chyba tak. Okej, okay. Zobaczmy, o co tu chodzi. Wielu dobrych kierowców traci tu zimną krew. Tak? Jestem ciekaw, czy z tobą będzie tak samo. Antylopa, próba driftu. 90 tysięcy. Czy ja nie robiłem przypadkiem tego driftu przed chwilą? Nie jestem pewny. Chyba tak. Chyba to robiłem. No i pięknie, 156 tysięcy sobie zrobiliśmy elegancko. Poszło ładnie. Nie tylko mnie pokonałaś, dałaś mi lekcję. Chyba pora.
pora trochę ożywić zabawę. Pora ożywić zabawę. 18 tysięcy dostałem za to. Bardzo ładnie. I tak, to sobie zrobiliśmy ładnie. Teraz tak. Za to było mało kasy, jeśli chodzi o drifty, ale w mieście mamy... Tutaj mamy jakąś próbę czasową. W mieście mamy jeszcze to. I tu mam 24 tysiące za to. Już mam 75 tysięcy w ogóle. No dobra, to przeniesiemy się tutaj i rozpoczynamy kolejny drift. Ja tu kiedyś byłem i dałem ciała totalnie. Albo gdzieś... No, gdzieś w tych okolicach byłem chyba. Powinienem sobie dać radę, chociaż mam dużo za słaby samochód. To osiągam tutaj dosyć takie konkretne wyniki tym Focusem. Daj radę ta fura, kurde. Zobaczymy, jak będzie tutaj, może będzie trudniej. Poszedł. Ja tu silnik wymienię, to będzie rakieta, kurde. To 75 tysięcy, sporo. Chyba tu, ale tu są ładne zakręty. Trzy okrążenia, no to kurde. No spokojnie. Na spokojnie powinniśmy dać radę. Patrzcie, co ten Focus tu robi. Kurde, to jest kosmos. Patrzcie, na pierwszym okrążeniu 100 tysięcy. No to o czym my tu mówimy? Dobrze to lata. Chyba faktycznie tutaj też tak będzie, że trzeba będzie brać fury zapewne na 4 koła do driftu. Nie wiem. Dobrze, że w ogóle coś, cokolwiek można tymi furami z napędem na tył robić. Ale ja sobie jeszcze zrobię jakiś samochód z napędem na tył do driftu, zobaczymy. Tylko trzeba, wiecie, porobić te furki, nie? Pokupować tych części. Części są bardzo drogie do samochodów. No ale na szczęście można je wymieniać między silnikami, między, wiecie... słapami, no i to jest ciekawe, że wał korbowy z rzędowej czwórki możemy dać do półsemki, kurde. No ale dobra, no. Nie będzie. O, już osiągnąłem wynik, jeszcze mam jedno okrążenie przede mną. Człowieku. Dobry ten Focus jest, kurczę. Jeśli są drogie części, to wydłuża nam rozgrywkę, czyli na plus. No zdecydowanie tak. Ale części można między samochodami wymieniać, więc jak, wiesz, jak chcesz mieć tylko dwa dobre samochody, to spoko, nie? Zresztą tutaj jak się jeździ w dzień, to się bardzo dużo kasy ogarnia. Zobaczcie, przejechałem raptem parę wyścigów, już mam 100 tysięcy, nie? Za 100 tysięcy możesz kupić bardzo fajne samochody. Ja już Lamborghini mogę kupić, tylko mam odblokowane, tylko nie mogę chyba jeszcze sobie na nie pozwolić finansowo. Czy mamy jeszcze jakieś drifty do robienia? Tutaj za 10 tysięcy coś mamy. Chyba drifty, o tu coś jeszcze jest. Tutaj mamy jeszcze jeden drift. To bym to machnął, kurde, elegancko. Zrobimy to, oczywiście, że tak. Dalej, przenosimy się tutaj i próbujemy. No i jesteśmy, próba driftu. Tu mamy Spitfire chyba, tak? Próbujmy, no kurde. Dużo gorszy mam niby samochód niż tutaj potrzeba. Damy radę. Nalajcie, myślę. Poprzedni, kurde, 70 tysięcy miałem zdobyć, czy 170 tysięcy, zdobyłem 300. Tutaj też powinniśmy sobie dać radę. Najgorsze są takie drifty, gdzie są ciasne zakręty i trzeba ostro na ręcznym wchodzić. To wtedy ciężko się temu Focusowi rozpędzić, bo nie ma aż tak dużo mocy, nie? O kurde, co my tu mamy? Czekaj, tu trzeba się... Patrz! Jak jesteśmy blisko przeszkody, to dostajemy więcej
więcej punktów, mnożnik dostajemy. Ciężko mi będzie to fokusem zrobić, żeby tak ładnie tam tą pętlę zrobić tak dokładnie, nie? Ale może się uda, zobaczymy. Uuu, tu się można rozbić. Dobra, uważaj. Cyk, cyk. Zobaczymy. Tam trzeba się mocniej rozpędzić, żeby tym fokusem dać radę. No widzicie, on tu mi czasami tak gaśnie, nie? Ma za mało tej mocy, ale spokojnie, my go jeszcze porobimy. My go jeszcze porobimy i tak, rozpędzamy się tutaj. I mały kąt. O, super. Pięknie. Tutaj na ręcznym sobie, o tak, o, cyk, cyk. Damy radę. Jak się weźmie ręczny, to tak fajnie pierdzi. Właśnie, musiałbym sobie popróbować troszeczkę na skrzyni manualnej i zobaczyć, jak wtedy samochodami będzie można popierdzieć sobie. Chyba ten neutralnym czy coś. Tak, i mamy jeszcze jedno okrążenie i już mamy praktycznie, że wymagany wynik, nie? Więc bez problemu. Rozpędzamy się, dawaj. Elegancko, człowieku. I już mamy osiągnięty wymagany wynik. Cyk. Cyk. I za to trochę kasy nam wpadnie. Nie pamiętam, ile tam dokładnie było. Bardziej skupiłem się na wyzwaniu. I proszę bardzo, musimy sobie zobaczyć, ile Lambo kosztuje, bo Lambo... Ja myślę, że to będzie dobry driftowóz. Ale tutaj też bym chciał sobie włożyć ten silniczek fajny. No 17 tysięcy, nie jest dużo. Za wyścigi się więcej dostaje, ale też więcej czasu trzeba na nich spędzić, nie? Żeby je przejechać. Dobra, zobaczmy. Więc tak, chodźmy sobie do salonu. Mamy 118 tysięcy, nie, to na Lambo myślę, że nam nie wystarczy. Salon samochodowy. Tak, mamy jeszcze tam jakąś chyba misję do roboty. Zobaczmy sobie do salonu, mamy mnóstwo nowych furek odblokowanych, więc trzeba to sprawdzić. Nareszcie ręczny działa w NFS-ie, tak. Nie, to jest średni poziom S-Pan, wiesz? Trudności. Dobra. I próbujemy sobie. Więc tak. Lecimy sobie prosto na Lambo. Lambo, Lambo. Czekaj, co tu mi fajnego wyskoczyło? A! Korwetka. No, no, no. Da się ją odpalić? Niestety nie da się jej odpalić. Nie można ciekawie stuningować. Ciekawe opcje ma nawet. Wow! Tego można ciekawie stunigować, bo tutaj patrz, ocena modyfikacji mamy 10 na 10, czyli ma bardzo dużo modyfikacji do wyboru ten samochód, nie? No, to jest ciekawe. Alfa Romeo też ma trochę tych opcji. Niektóre samochody mają mniej możliwości modyfikacji wyglądu. To jest GT, którego mam, a jeszcze jest GTR. Jest jeszcze GTS Roadster. I jeszcze jest ten taki mocniejszy. O, jest tutaj. GTR, nie? No to ono w standardzie ma tam chyba 570 koni mechanicznych. Tutaj można to sprawdzić. O, zdjęcie mu zrobiłem, nie chciałem tego. 577 koni mechanicznych ma w standardzie, a ten GTS, co ja mam go, to ma 456, tak, także dużo mniej. No ale mamy tutaj Lambo. 183 tysiące, V10, 5 litrów. Pięknie. I jeszcze mamy Lambo Roadster. Ale, Roadsterek ma więcej kunia. 601 koni mechanicznych. No to będziemy driftować. Będziemy driftować tamtym. No i tutaj mamy Diablosa jeszcze, nie? Tego garbusa pod offroad robić? A, chyba tak będzie trzeba to zrobić. No nic. Więc Lambosa weźmiemy sobie chyba tego Roadsterka. On 220 tysięcy.
sporo. Trzeba przyznać, że sporo to kosztuje. A to co? Aha, to jest ten Polestar. On niby ma mało tych opcji chyba tuningowych. Ocena modyfikacji 5 na 10 niby, nie? W Huracanie możemy dużo pozmieniać. Tak samo w Roadsterze. Dużo jak na te samochody na tym, powiedzmy, poziomie, nie? No ciekawe, ciekawie to wygląda. Także następny mój samochód to chyba będzie Huracan. No i tutaj mamy jeszcze dużo opcji modyfikacji. Ta BMW fajnie brzmiała w poprzedniej części. No myślę, że i tak te dźwięki samochodów są tu poprawione. Nie. Dobra, będziemy zarabiać chyba hajsy.